Tabulatory. Przyciski tabulator i backspace. Włączam znaki niedrukowane. Zaznaczam tekst, który ma zostać przesunięty. I naciskam na klawiaturze przycisk Tab tabulator. Tak długo, aż znajdzie się w odpowiednim miejscu. Jeżeli tekst zostanie przesunięty za daleko i nadal pozostaje zaznaczony, można go cofnąć używając przycisku Backspace na klawiaturze i ponownie przycisku tabulacji. Podobnie poniżej. I przycisku Backspace. Mimo iż nie jest to eleganckie rozwiązanie, za pomocą przycisku tabulacji można wstawiać wcięcie pierwszego wiersza. Dokument został sformatowany. Tworzenie prostego spisu treści. Zaznaczam tekst. Klikam prawym. Wybieram akapit i tabulatory. Wpisuję pozycję końca, na przykład 14 cm, skok tabulatora, na przykład 1/4 cm, wyrównywanie do prawej i kropki. OK. Teraz mogę odkliknąć, stanąć na końcu akapitu i nacisnąć Tab. I tak samo w kolejnych linijkach. Na końcu można dopisać numery stron. Po zaznaczeniu tekst można przesuwać. Taki spis treści można także ponumerować. Dla każdego akapitu oddzielnie można ręcznie ustawić skok tabulatora, klikając w dolnej części linijki. Pojawiły się odpowiednie znaczniki. Zobaczmy, jak to działa. Teraz ustawię tabulatory w kolejnym akapicie. Zobaczmy praktyczne zastosowanie. Ustawiam tabulatory. I używam przycisku tabulacji na klawiaturze. Usuwanie znaczników tabulacji. Włączam znaki niedrukowane. Zaznaczam akapit. Klikam prawym. Akapit. Tabulatory. Wyczyść wszystko. OK. Znaczniki zostały usunięte. Pozostały jednak symbole tabulacji. Można je usuwać z zastosowaniem przycisku Backspace lub delete.
szybki sposób pozbywania się symboli tabulacji. Na klawiaturze przytrzymuję Ctrl i naciskam F. Wybieram Zamień, Więcej, Specjalny, Znak tabulacji. Pamiętam, aby stać na początku tekstu. I wybieram Zamień wszystko. OK. Symbole tabulacji zostały usunięte. Wyrównuję tekst.